Dzień 33. Czegoś brakuje. Chrzest Duchem Świętym jest konieczny, aby chrześcijanie mogli być podobni do Jezusa, zarówno w życiu, jak i w misji. W wyniku ścisłej, osobistej relacji z Jezusem zaczniemy doświadczać największych zwycięstw nad grzechem i zbudujemy trwały związek z naszym Zbawicielem. Chrześcijanin powinien też zrozumieć zależność pomiędzy chrztem Duchem Świętym a doświadczeniem autentycznej chrześcijańskiej wspólnoty. Jest to niezwykle istotne. Możemy bowiem przyjąć chrzest Duchem Świętym, a mimo to nie przeżywać prawdziwej duchowej wspólnoty z innymi współwierzącymi. Jeżeli pozostajemy w izolacji, czujemy się niezależni od innych napełnionych duchem chrześcijan, to nie tylko opóźniamy nasz duchowy wzrost, lecz także możemy doświadczyć utraty pełni ducha w naszym życiu. Religia chrześcijan, dla których jest podstawą wiary jest Biblia, bywa często religią czysto intelektualną. Poznajemy wiele istotnych prawd biblijnych. Nasze wysiłki ewangelizacyjne skupiają się na tym, co odróżnia nas od innych wyznań. Dlatego też osoby, które przyłączają się do Kościoła, czynią to często ze względu na same prawdy. Wykazują też dużą duchową niezależność. Świadczy o tym wybór święcenia soboty, co wyróżnia je spośród większości chrześcijan. Niepokojącym wydaje się fakt powszechnego niedomagania adwentowej społeczności w kwestii przeżywania chrześcijańskiej wspólnoty. Co na ten temat mówi Słowo Boże? Odpowiedź znajdujemy w opisie wierzących po pięćdziesiątnicy. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Z pewnością jako Kościół jesteśmy w porządku, jeśli chodzi o doktrynę. Co zaś się tyczy wspólnoty, sytuacja nie wygląda tak dobrze. Większość adwentystów to ludzie pracowici, zapewniający byt swoim rodzinom i regularnie uczestniczący w sobotnich nabożeństwach. Z uwagi na dość oficjalny charakter nabożeństw, możliwość integracji pomiędzy wyznawcami jest albo niewielka, albo w ogóle jej nie ma. Dlatego też wspólnota ogranicza się zwykle do serdecznych pozdrawień przed i po nabożeństwie. Następnie większość wyznawców udaje się do domów, po czym wraca do kościoła w następną sobotę. W wielu miejscach organizowane są spotkania modlitewne również w trakcie tygodnia. Przewodniczy im zwykle pastor, który w oparciu o Biblię przedstawia określony temat, po czym następuje modlitwa. Jednak większość naszych wyznawców w nich nie uczestniczy, by wymawiając się zmęczeniem lub brakiem czasu. W świetle Słowa Bożego wydaje się, że wspólnota powinna odgrywać w naszym Kościele o wiele większą rolę niż dotychczas. W kolejnych czytankach wykażę, dlaczego napełnieni duchem chrześcijanie muszą pozostawać z sobą w ścisłej wspólności, jeśli chcą dorosnąć do wymiarów pełni Chrystusowej i być gotowymi na Jego powrót. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Jakie były cechy Kościoła wczesnochrześcijańskiego? Pomyśl, na ile doświadczasz autentycznej wspólnoty chrześcijan. Zastanów się również, jak wyglądało to w Twoim przypadku w przeszłości. Dlaczego według Ciebie wspólnota chrześcijan jest niezbędna w przygotowaniu na powtórne przyjście Chrystusa? Jakie błogosławieństwa przynosi ona wierzącemu? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej napełniał was swoim duchem, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół, o to, aby Bóg dał wam zrozumienie, dlaczego wspólnota chrześcijan jest tak ważna, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze moje pokoju się nie zachwieje,
mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Zlituj się nad nami, Panie, i wybaw nas od naszej grzeszności. Przywróć nam duchową siłę i pozwól nam znaleźć podobnie myślących chrześcijan, aby mieć z nimi wspólnotę i przygotować się na Twój powrót. Dziękuję.